No tutaj też myślę, że większość zawodników nie była w takiej formie, też bieg był bardzo taki skupiony, wszyscy się wymieniali tymi pozycjami, to też wpłynęło na taki wynik. No i tu jednak były dosyć sławne nazwiska, przynajmniej na randze europejskiej, więc myślę, że my też tutaj zaczynamy się liczyć i może pokażemy coś więcej w lato. Dobra. Ja jeszcze tego dopytam, tak. Właśnie o to, bo tutaj można powiedzieć, że z twojej strony taka zmiana i bieg walki, bo faktycznie przejmowałeś już w takiej sytuacji pałeczkę, że nic nie można było wielkiego zrobić w sensie walki o miejsce medalowe, natomiast no, można było pokazać gigantyczny charakter. Znaczy myślę, że tam może gdybym był lepiej przygotowany, to ten brąz się by udało wywalczyć, nie była aż tak duża różnica. Natomiast mówię, tak jak powiedziałem, zrobiłem troszeczkę błędów, których może nie powinienem robić, ale bardzo spontanicznie podejmowałem decyzję, chyba raz niepotrzebnie przyspieszałem, żeby zaatakować, nie udał się ten atak. No także nie, myślę, że było to do zrobienia, myślę, że mocniejsi zawodnicy by dali radę to wywieźć na trzecie miejsce, ale no, po prostu próbowałem i wyszło jak wyszło. A tak jak mówisz, no te błędy, które popełniałeś, one były pochodną tej sytuacji, w jakiej się znalazłeś, czyli tutaj tak, nie... no oczywiście, tutaj trzeba ryzykować po prostu, nie da się tego tak przewidzieć. Nigdy nie wiesz, czy zawodnik odeprze ten atak, czy właściwie zignoruje go, no trzeba różnie tam ryzykować, w zależności jaką pozycję chce się uzyskać. Powiedz, do medalu takiej imprezy brakuje może trochę doświadczenia waszego, młodzi jesteście. Myślę, że przede wszystkim brakuje formy, tak, no bo, znaczy formy, myślę, że bieganie poniżej 47 sekund musi być na hali, jeżeli chcemy walczyć o medale. Ten poziom w tym roku był naprawdę bardzo niski, mogliśmy to wykorzystać i było naprawdę blisko, ale myślę, że w przyszłości tak łatwych medali się nie będzie rozdawać na imprezach Mistrzostw Świata. No, też jest to sezon poolimpijski, tak, to przeważnie jest niższy poziom. Natomiast tak, powtarzamy to, że jesteśmy młodzi, może ja nie aż tak, bo już mam 27 lat, więc to nie jest taki młody bieg sprintera, no ale... Myślę, że jeszcze parę lat mam przed sobą. Jak nie jedna igrzyska, to może dwa nawet. A życie się właśnie wywróciło do góry nogami po tych igrzyskach? Tak, dlatego też startuję na hali, żeby trochę wrócić do tych powiedzmy pierwotnych założeń, tak? Żeby po prostu trenować, skupiać się na tych sukcesach, czy tam rywalizacji bardziej, tak? Niż na samych sukcesach, bo to jednak wytrąca troszeczkę z takiego reżimu treningowego. No właśnie, czyli chwilę byłeś poza rytmem takim startowo-treningowym. Tak, bardzo długo. No w zasadzie cały zeszły rok zacząłem trenować od stycznia tak na poważnie, więc to jest dosyć krótko.